Stephen King's The Mist. Secret Window, Secret Garden by Stephen King. You stole my story. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Z tej strony Hubert Spandowski, czyli Mando, i jest ze mną Michał Rakowicz. Jerry, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć. Cześć Mando, witam wszystkich. I dzisiaj spotkaliśmy się tutaj, by nagrać taki specjalny odcinek double feature, ale nie podpięty pod serię, bo grafika i tak jest tak napaćkana, że jakbym tam jeszcze pasek dołożył z napisem, to już nic nie byłoby czytelne. Będziemy rozmawiać o dwóch rzeczach. Będziemy rozmawiać o dwóch słuchowiskach. O słuchowisku Ukryte Okno, Ukryty Ogród oraz o słuchowisku Mgła. I to jest trochę kontynuacja czegoś, co ja zacząłem kilka lat temu, bo ja nagrałem podcast już ładnych parę lat temu o słuchowisku Miasteczko Salem. Teraz będziemy po części to kontynuować. Raczej nie będziemy wchodzić w nasze preferencje dotyczące słuchowisk, bo my już we dwóch rozmawialiśmy trochę o słuchowiskach. Nagrywaliśmy o Truskawkowej Wiośnie, nagrywaliśmy o Bugimenie, więc już trochę sobie o tych słuchowiskach pogadaliśmy. Natomiast dzisiaj kontynuujemy i docelowo zamkniemy serię słuchowisk BBC, ponieważ powstały tak naprawdę 4 słuchowiska BBC i one były wydane nawet w takim jakiejś kolekcji. Ja nawet dorzuciłem pasek na grafice tego Miasteczka Salem, tam ta 4 się pojawia. No, jedno omówiłem sam w osobnym podcaście, ale ja tam robiłem długi wstęp, to też była cała powieść. Te 3 pozostałe omówimy we dwóch, ale podzieliliśmy je trochę inaczej. W sensie dzisiaj będzie tylko jedno słuchowisko BBC i dobijemy czymś innym, czymś dużo bardziej charakterystycznym. Natomiast kiedyś pewnie, może niedługo, nagramy drugi podcast już z dwupakiem od BBC, ale też podzielonym celowo tak, żeby jedno słuchowisko było takie normalne, tradycyjne, dosyć raczej niewymagające głębszej analizy, a drugie może trochę ciekawsze. I zaczynamy od Secret Window, Secret Garden, czyli Ukryte Okno, Ukryty Ogród. My z Sikiem i Rychem nagrywaliśmy o filmie i tam dużo mówiliśmy o opowiadaniu. Ty chcesz coś o opowiadaniu, zanim przejdę do mięcha? Nie, dlatego, że go nie czytałem dosyć świadomie, bo ja nie trafiłem na ten zbiór, w którym jest właśnie konkretnie ten tekst przed filmem. Obejrzałem film w zasadzie premierowo i on mi się nie podobał. I tak jak słuchałem waszego podcastu, to raczej byłem właśnie w teamie tych głosów, które były na nie, jeżeli chodzi o tę historię. I ja też raczej byłem właśnie po filmie na nie. No, ja nie bawiłem się dobrze. Wydawał mi się ten film dosyć taki kliszowy, oparty na zgranym motywie. Ten Johnny Depp mi tam nie pasował i później już właśnie zniechęcony do samej tej historii po opowiadanie nie sięgnąłem, pomimo tego, że też wiem, że ono ma inny finał niż ten filmowy, no ale to co się odwlecze, to nie ucieczę. Nadrobiłem ten tekst właśnie w postaci tej wersji audio, która też no, pewne różnice ma, ale do tego sobie zaraz przejdziemy. No, ale jest dość wierną adaptacją i też zachowuje w miarę ten finał, więc po przetworzeniu na inne medium poznałeś tę historię, więc nie wiem, czy będziesz trzeci raz po nią sięgał. Secret Window, Secret Garden to jest słuchowisko z 1999 roku. Ono leciało w 3 odcinkach po około 30 minut, mniej więcej w połowie maja. Za adaptację odpowiada Gregory Evans, muzykę zrobił David Chilton. Natomiast jeżeli chodzi o role główne, to w rolę Morta Raineya wciela się Henry Goodman, Johna Shootera gra William Roberts i z takich istotniejszych ról to jeszcze jest narrator, agent Morta, Herbert Crickmore, jego gra Lee Montague. No i to jest właśnie ten nowy element, jeżeli ja dobrze kojarzę, bo tak jak sobie próbowałem spojrzeć z perspektywy potencjalnych różnic co do tekstu źródłowego, no to w opowiadaniu, popraw mnie, jeżeli tu pieprzę bzdury, tego narratora w postaci agenta nie ma. No nie, jest narracja normalnie trzecioosobowa, więc to śledzimy, wiesz, narrator wszechwiedzący, nie? Mhm. Ale to jest bardzo dobra zmiana, bo no, jakoś trzeba było to zrobić. W Miasteczku Salem, jeśli dobrze pamiętam, to po prostu Ben Mears opowiada tę historię, trochę tak jak też w książce, bo to też są jego wspomnienia w książce, więc tam z narracją tak sobie poradzili. Tutaj dość ciekawie, no, osoba z zewnątrz robi za narratora, ale tak naprawdę nie ma go jakoś bardzo dużo. Mhm. On się czasami wcina w historię, raz chyba, gdy w rozmowie jakiejś pada jego nazwisko, to on nawet się tak wcina i mówi, tak, to ja, to tutaj teraz o mnie właśnie oni rozmawiają. Tak, dosyć zabawne. No, ale jest takim elementem, który po prostu jest konieczny. Tyle, ile było potrzeba, tyle go tutaj dali. Także to jest jak najbardziej na plus. Zgadzam się. Też mi się to rozwiązanie podobało i koncepcyjnie, i też pod kątem implementacji właśnie już do całego tego słuchowiska to po prostu się dobrze sprawdza i ja przyznam się, że to jest też taki narrator w kontekście gry aktorskiej, którego ja chyba dosyć lubię w słuchowiskach, bo on ma taki gawędziarski styl opowieści, co pasuje właśnie do roli narracyjnej w tej historii, więc całość ja byłem zadowolony z tego motywu. Tak jest. Natomiast jeśli chodzi o jakieś szczególne informacje, tutaj ja więcej nie mam. No to słuchowisko zostało wydane oczywiście na nośnikach ostatecznie, zarówno na kasecie, jak i na płycie. I tyle. Natomiast jeśli chodzi o środek, znaczy ja jeszcze przejdę potem do jednego dodatku, ale to już na sam koniec chyba. Mhm. Jeśli chodzi o wnętrze, tak jak powiedziałem, to jest dość wierna adaptacja. Ja jej nie porównywałem z tekstem, bo ja ten tekst czytałem kilka razy, no nie mam ochoty do niego wracać, szczególnie, że to słuchowisko przesłuchałem 2 razy w ostatnie 2 tygodnie. Ona jest tam trochę uproszczona. No, wydaje mi się, że fabularnie wydarzenia są raczej wszystkie, ale także no, nad samą fabułą tutaj ja się nie będę rozwodził jakoś wielce, bo to jest po prostu to opowiadanie. Natomiast jeśli chodzi o wykonanie tego, no to tak jak powiedzieliśmy, po pierwsze ten narrator, bardzo fajna rzecz. Aktorsko to wypada bardzo fajnie. Ci dwaj główni aktorzy, na których barkach to stoi, no mnie się bardzo podobało. Zarówno, tak wiesz, to stopniowanie tego wszystkiego, ten początek, to ich poznanie, ten John Shooter nie jest jakoś przesadzony, ale to jak to wszystko eskaluje, to jak w tej ostatniej części, w tym odcinku oni już wchodzą, szczególnie Mort wchodzi w tę fazę szaleństwa, bardzo fajnie rozegrane, to bardzo fajnie nagrane, odegrane przez tych 2 aktorów. Ja całościowo uważam, że to jest bardzo dobrze zagrane słuchowisko, no bo mamy te 3 odcinki, dosyć wyraźny podział na takie poszczególne sekcje, segmenty całej tej historii i to jest naprawdę dobrze prowadzona opowieść tak pod tym kątem aktorskim. Jakby czuć, że ktoś tutaj to przemyślał i te głosy też fajnie grają, no bo jednak John Shooter to musi być głos, który nam się będzie jednoznacznie kojarzył, nie? Trochę z takim tym jakimś wioskowym chłopkiem, roztropkiem, który tutaj molestuje naszego biednego Morta. I tak jak mówisz, to jest fajne, bo ten głos z jednej strony jest bardzo charakterystyczny i od razu jak wchodzi na scenę Shooter, to czuć klimat, ale z drugiej strony nie jest to przesadzone, bo nawet trochę nawiązując do adaptacji, to pomimo tego, że Turturro jest dobrym aktorem, to on mi też tam nie leżał, nie tylko Johnny Depp tak naprawdę. I do tego te głosy dodatkowe, czyli na przykład małżonka, ten jej nowy partner, to też jest wszystko fajnie zagrane, no bo mamy trochę tych scen wspólnych i no mi się podobało, bo w tym sensie, że wiesz, to trzeba też dobrze poprowadzić i dobrze zagrać, żeby te emocje, które normalnie byśmy, nie wiem, widzieli, albo które można gdzieś tam dopowiedzieć w tekście, żeby one wybrzmiewały i ta, nie wiem, jakaś tęsknota, czy zranione uczucia Morta, czy jakieś ta nowa relacja jego małżonki i no taki trochę dziwny trójkąt na zasadzie no nowy partner i kiedyś kochany mąż, to ja to słyszałem te emocje i to jest dla mnie bardzo na plus pod kątem całej właśnie tej adaptacji. Mhm. Ciężko mi ocenić, jak to wypada, wiesz, ze zrozumieniem, bo tutaj mamy to odpływanie Morta, finalnie wiadomo, co się wtedy dzieje, a on już w zasadzie nawet sam wstęp, samo wejście w ten audiobook to jest jego jakiś koszmar, jakaś wizja. On tam sobie przypomina scenę, gdy wpadł i nakrył żonę na zdradzie i to odpływanie mamy kilka razy. No dla mnie to było wszystko mega czytelne, ale no ja znałem tę historię. Znaczy, to ja też do końca, wiesz, nie jestem najlepszą osobą, żeby to oceniać, bo też ją znałem. Dziewiczą, to nie jest dziewiczy teren. Tak, no wiesz, dokładnie. Też mniej więcej jakby znałem całą tę historię. Tutaj tak naprawdę ja miałem tylko jeden moment lekkiego zagubienia przy wątku chyba artykułu z gazety, gdzie nie wiem, czy wiesz, czy ja idąc gdzieś tego słuchałem i po prostu uwaga mi gdzieś odpłynęła i zgubiłem jakiś wątek, musiałem się cofnąć po prostu kilka minut, bo nagle jestem na finale tego wątku artykułu z gazety, a jakoś nie wiem, nie zanotowałem całego tego procesu, co doprowadziło do tego finału, ale jak się cofnąłem, to ewidentnie też była moja wina, więc to wydaje mi się, że pod kątem tego zrozumienia powinno być to wszystko raczej czytelne, tym bardziej, że wydaje mi się, że i ten narrator, i też to rozpisanie relacji powoduje, że nawet jeżeli w pierwszej chwili, nie wiem, ktoś się poczuje zagubiony, to wydaje mi się, że to wszystko dostaje odpowiedni kontekst. I wiesz, i jesteśmy w stanie właśnie przez to zrozumieć tę przemianę Morta też. Okej. Jeżeli chodzi o dźwięki, jest, może nie jest jakoś przesadzone, ale jest okej. Te wszystkie dźwięki z tła są fajne. Tutaj nie ma oczywiście tych wszystkich didaskaliów, to jest jak najbardziej na plus. Ten narrator, tak jak powiedzieliśmy, wchodzi na scenę tylko wtedy, kiedy musi, a reszta jest odgrywana przez aktorów. Natomiast jeżeli chodzi o muzykę, wydaje mi się, że też jej jest niewiele, ale ona też jest całkiem okej. Ona raczej podkreśla wejścia, podkreśla klimat sceny, może też w końcówce trochę szaleństwo, a na początku taką raczej sielankę, to jest taka raczej delikatna muzyka na początku. Ale to wiesz, no, w słuchowisku moim zdaniem to musi się trzymać właśnie w takich ramach, żeby tylko gdzieś tam ilustrować czy budować atmosferę sceny, podkreślać jakieś emocje, a nie wybijać się na pierwszy plan, no bo ona musi być tłem i to jest też dla mnie dobrze zrobione, bo jednak no, niektóre słuchowiska sobie z tym nie radzą, czy w ogóle z tym tłem dźwiękowym, bo to nie tylko muzyką, ale w ogóle z dźwiękami i tutaj na przykład ja uważam, że te dźwięki same też są dobrze poprowadzone, bo ich mamy tyle, że nie wiem, jak nasze postaci stoją na drodze i rozmawiają i powinno być słychać las w tle, to słychać, nie? Jak są gdzieś w knajpie, to słychać, ale to żadne te dźwięki nie zagłuszają nam, nie wiem, rozmów, nie odrywają naszej uwagi zanadto od tego głównego wątku. Także też ode mnie plusik po prostu za realizację. No i tak jak mówię, ja nie mam jakoś wiele więcej do powiedzenia na temat tego tekstu, na temat tej interpretacji tego tekstu, ale przez cały czas tak sobie myślałem, że no taki poprawny z plusem, taki dobry tekst, dobre słuchowisko, które może jakoś nie wryje mi się w pamięć, ale było naprawdę przyjemnie, ale jak tak sobie tak teraz myślę o tym, to w sumie nawet zaniżam troszeczkę chyba ocenę niepotrzebnie, bo to jest jednak historia oparta na brakach jednego faceta. Mamy tu dialogi, mamy tutaj interakcje, no ale jednak głównie jest to jeden człowiek, nie? Mhm. I to zostało dobrze zrobione, patrząc na to w ten sposób. Porównując do takiego lśnienia polskiego, które jest świetnym słuchowiskiem, ale może dlatego, że to jedyne polskie. No to też było bardzo mało osób, oparte bardzo mocno na myślach, no tylko, że to było bardziej jako audiobook. Tutaj trzeba było sprzedać jednak większość tego tekstu. Tutaj w przypadku Sekretnego Okna no mamy ewidentnie przetworzenie, skrócenie, no półtorejgodzinna zabawa z tym opowiadaniem. No ale tam jednak tego narratora było dużo i on prowadził tę książkę i głównie to się opierało na muzyce, dźwiękach, narratorze, dobrze i tylko trochę ma, znaczy może nie trochę, no ale to wiesz, to nie była większość głosy aktorów. Tutaj jednak na głosach się opiera. Teatr trochę jednego aktora, no trochę dwóch, ale jednak bardziej tego jednego. On jest tutaj osią tego wszystkiego i to zostało super zrobione. Ja tego nie czułem, żeby nie wiem, czegoś mi tu brakowało, żeby trzeba było coś podbudować. Bardzo fajna zabawa półtorejgodzinna. No ja uważam, że to jest zdecydowanie lepsza wersja tej historii niż film. To jest osobna dyskusja, że być może to zakończenie filmowe trochę jest mocniejsze, pasujące bardziej do horroru i pod tym kątem może by to lepiej grało, ale no jednak to jest adaptacja tekstu źródłowego, mamy wierność oryginałowi i pomimo na przykład tego, że ja uważałem właśnie, że cały ten wątek historii Morta i Johna Shootera, on jest taki kliszowy i to, on jest grubymi nićmi na tyle szyty, że to dosyć szybko jesteśmy się w stanie połapać, to ja tutaj się wciągnąłem. Wiesz, być może właśnie przez to, że to była taka narracja, że to wszystko było tak dobrze poprowadzone, rozpisane i naprawdę ja oceniam tę historię dużo wyżej niż wersję filmową i myślę, że śmiało ją mogę polecić, bo to jest naprawdę dobre słuchowisko. To nie jest nadal jakieś może wybitne opowiadanie, no bo jednak historia jest jaka jest, no tutaj nic z nią nie zrobiono, ale jakbym miał wybierać, to zdecydowanie słuchowisko, a nie film, a po opowiadanie ja już chyba pewnie nie sięgnę nigdy, chyba że może z kronikarskiego obowiązku na emeryturze, jak nie będę miał co czytać. Okej. Natomiast powiedziałem, że wspomnę jeszcze o dodatkach, bo na nośnikach, gdy wypuszczono to słuchowisko na nośnikach, tam dołożony jest wywiad ze Stephenem Kingiem. Ja sobie ten wywiad przesłuchałem. To nie jest wywiad zrobiony konkretnie do tego nośnika. To jest wywiad opublikowany oryginalnie w BBC 28 grudnia 1998 roku, czyli pół roku wcześniej. Tę rozmowę prowadził Mark Lawson. On ma całą taką serię wywiadów. Miał, znaczy się, no, ponad ćwierć wieku temu. Ten wywiad trwa 28 minut. To jest raczej taka rozmowa, no, gdzie nie ma raczej nic nowego. Nie ma raczej rzeczy, których byśmy już gdzieś nie słyszeli i gdzieś o nich nie czytali w innych miejscach. Duża część tej rozmowy jest o dzieciństwie, bo takie pytanie na początku zadaje prowadzący, tam czy coś wpłynęło na ciebie w dzieciństwie, że piszesz takie straszne rzeczy. No widać, że to jest było nagrywane na żywo, bo King tutaj zaraz odbija piłeczkę, dlaczego w ogóle zadajesz to pytanie, wielu ludzi o to pyta i w sumie dosyć długo na ten temat rozmawia, aczkolwiek podaje anegdotki raczej takie, które mogłyby wpłynąć, chociaż on tam staje w kontrze, że nie, że on się z tym nie zgadza, że coś takiego nie zachodzi, tylko te jego anegdotki to są te rzeczy, o których on pisał w Danse Macabre. Tam, gdy spytał matkę, jak wygląda chyba mózg człowieka, który spada z wysokości, anegdotka o koledze, który zginął na torach. Potem przechodzą do gatunku, rozmawiałem trochę ogólnie o horrorze, trochę zahaczają o te najbardziej znane książki Kinga do tej pory. Wiesz, kilka anegdotek o innych, nawiązujących do tych tytułów. Mamy rozmowę o różnych incydentach z szurniętymi fanami w kontekście Misery, też rzeczy, które raczej chyba znamy. Trochę o tych wykorzystywanych motywach, czyli bohater-pisarz Stan Main, i dość często wracają do tematu Worka Kości, no bo to był rok 1998, to była premierowa książka, więc w zasadzie tak, wiesz, co chwilę gdzieś rozmowa schodzi na ten temat, zahacza o to, no to jednak miało też cel promocyjny powieści. Ogólnie to jest spoko rzecz, fajny dodatek, bo to też fajnie zawsze coś więcej dostać na płycie, ale no, nic wielkiego. Ja tego wywiadu celowo nie słuchałem w momencie, kiedy się zorientowałem, że on nie był nagrany jako coś dedykowanego do tego słuchowiska. Nie wiem jakby z czego wynika, że oni to dodali, no bo teoretycznie to jest półtorej godziny, więc patrząc na te inne słuchowiska, no to chyba nie wymagało to tutaj jakiegoś dopchania, wiesz, tej kasety czy CD. Dziwna rzecz w sumie, że się na to zdecydowali. No mieli to dali, nie? No mieli to dali, no pewnie tak. Raczej pewnie jak ktoś się zdecyduje sięgnąć po samo słuchowisko, to wywiadu może nawet nie znaleźć, bo to słuchowisko jest dostępne na Archive.org, to też o tym możemy powiedzieć, jest tam zarchiwizowane właśnie nomen omen, ale bez tego wywiadu, czyli trzeba by go gdzieś tam i tak osobno sobie namierzyć i ściągnąć. No wywiad jest na stronie BBC do wygrzebania. No, dokładnie. Dobrze, to druga rzecz. Druga rzecz to już nie jest BBC, ale jest to mega ciekawa rzecz. Mgła. Mgła to jest adaptacja zrobiona przez fundację, po polsku przeczytam, ZBS w 1984 roku. ZBS to był taki kolektyw tworzący właśnie słuchowiska, audiodramaty, który został założony w 1970 roku przez Tomasa Lopeza. I to miało być coś nowego. No, to miało tknąć nowe życie w to medium. Lopez twierdził, że czuł pod koniec lat 60. i na początku 70., że jakaś ta energia wypłynęła z tego medium. On napisał serię słuchowisk, takich wiesz, właśnie z pełną obsadą aktorów. Przez jakiś krótki czas ta fundacja była... No, odnosiła dosyć spore sukcesy w radiu publicznym. W 1984 roku zaczęli eksperymentować z nowymi technikami nagrywania dźwięku i wtedy odkryli taki nietypowy mikrofon. To w tłumaczeniu na polski to jest dwuuszny mikrofon Kunstkopf, który w sumie oficjalna nazwa jego brzmi Neumann KU-81 Dummy Head. I to był taki mikrofon w kształcie gumowej ludzkiej głowy, który miał umieszczone mikrofony w uszach. I aktorzy, nagrywając swoje kwestie, no, przechadzali się wkoło tego jak wkoło człowieka, mówiąc do niego, i docelowo miało to być tak nagrane, jak ludzkie uszy słyszą dźwięk. No i właśnie wykorzystując ten format, oni nagrali taki serial audio, który się nazywał The Cabinet of Dr. Fritz. Fritz to właśnie był przydomek, jaki Lopez nadał temu mikrofonowi. Ten serial składał się ostatecznie z 13 odcinków. 3 pierwsze, jakie były wyemitowane, to była właśnie Mgła. One poleciały odpowiednio 2, 9 i 16 października 1984 roku. Mniej więcej łącznie trwały około 72 minuty. No i zanim przejdziemy jeszcze do jakiegoś mięcha, do jakichś nazwisk, to jest najbardziej charakterystyczne w tym wszystkim, bo gdy sięgniecie po to słuchowisko, na wstępie macie taką półtoraminutową wstawkę, takie wprowadzenie właśnie w ten rodzaj dźwięku, zawierające różne przedziwaczne dźwięki. No i na początku każdego odcinka w tym radiu też leciała informacja, żeby słuchać tego w słuchawkach. No ja popełniłem ten błąd na początku, tak, że... To było zabawne, jak żeśmy o tym gadali. No nic nie słyszę. A jak słuchasz? Tradycyjnie puściłem sobie to na jednej słuchawce, jak wiele rzeczy słucham, i piszę do Jerego, że ja rozumiem, o co chodzi, bo ja na przykład na wstępie słyszę muchę, więc w mojej wyobraźni ja wiem, o co chodzi, że ona lata wkoło głowy i pewnie oryginalnie słyszałbym ją tak, bo ja założyłem, że to, co jest dostępne w internecie, to jest już pewnie w mono i nawet nie ma sensu się bawić na dwie słuchawki. Potem tam przejeżdżają samochody, różne dźwięki i mówię, no moja wyobraźnia to przetwarza. Ja wiem, o co chodzi. Ja będę mógł o tym nagrywać, ja będę mógł o tym mówić, bo ja wiem, o co chodzi. A Jerry do mnie, no ale o czym ty gadasz? No przecież to jest tak, jak powinno być, nie? No, odpaliłem drugą słuchawkę, cofnąłem się 20 minut, przesłuchałem od początku. No tak, no to jest coś, co naprawdę robi wrażenie od początku, ale to jest mega istotne, abyście naprawdę usiedli do tego słuchowiska w dobrych warunkach, ze słuchawkami, no właśnie, na uszach. W domu w ciszy, nie? Tak, nie w domu w ciszy. Nie na ulicy, gdzie samochody jeżdżą. Zdecydowanie, dlatego że to nie jest tak, jak być może sobie teraz wyobraziliście, że to jest po prostu takie klasyczne stereo. Tutaj naprawdę czuć różnicę w sposobie nagrywania tego dźwięku, bo kiedy zakładamy słuchawki i siedzimy sobie w ciszy w domu, na przykład gdzieś tam wieczorową porą, to wtedy dopiero jesteśmy w stanie wyłapać niuanse tego, jak to jest prowadzone. A to wygląda tak, żeby wam uzmysłowić, jakbyśmy siedzieli trochę w pokoju z tymi ludźmi, gdzie ktoś rozmawia obok nas i ten dźwięk rozmowy faluje, jeżeli ktoś się będzie od nas oddalał, kiedy słyszymy, że ktoś szepcze za regałami w naszym supermarkecie, to jest szept. Tutaj naprawdę nikt nie próbował tego jakoś sztucznie, nie wiem, podgłaśniać, żeby to było wyraźniejsze, nie? Tylko... No tak, no bo ten mikrofon miał kształt głowy i to właśnie tak miało wyłapywać, jak my to będziemy słyszeć. Dokładnie tak. To słuchowisko nazywa się The Mist 3D Sound. Ja o tym nie powiedziałem, a to jest istotne, nie? Tutaj w tytule mamy dźwięk trójwymiarowy. Tak, tak. I tutaj naprawdę to jest tak, że to nie tyczy się też tylko dźwięków otoczenia, tak jak właśnie Mando wspomniałeś, że w tym takim wprowadzeniu tu mamy jakieś różne dźwięki otoczenia, żeby nam pokazać mniej więcej, o co chodzi. Ale to się tyczy właśnie całości nagrania, gdzie jeżeli, nie wiem, coś się dzieje w tle i to jest w oddaleniu od naszego głównego protagonisty, no to czasem słychać tak ledwo co. I naprawdę, żeby, myślę, odebrać tak, jak twórcy chcieli, żebyśmy my to odebrali, to trzeba być przygotowanym, że tego raczej nie będziecie w stanie posłuchać nawet w samochodzie, bo ja sobie testowo włączyłem to w samochodzie i też jednak nawet przy mocnym podgłoszeniu radia, to jednak dźwięki otoczenia po prostu zagłuszają i no to może się wydawać wam dziwne, o czym mówimy, no ale to jest naprawdę specyficzna formalnie rzecz i żebyście ją docenili, to musicie ją posłuchać w dobrych warunkach po prostu. No to trzeba w spokoju, bo jeszcze co istotne, tutaj nie ma narratora. Tu nie ma osoby, która nas prowadzi, która nam mówi, co się dzieje. To słuchowisko się w 100% opiera na dźwiękach, w sensie na głosach aktorów, rozmowach, głosach z tła, których jest sporo i dźwiękach z tła. I okej, bawią się czasami jakąś tam muchą, jakimś samochodem. To jest taka zabawa, żeby to nam przeleciało w koło głowy albo śmignął samochód, ale wszystko inne jest tak, jak mówisz, czyli na przykład jak bohaterowie są dalej, no to my niestety ich słyszymy słabiej, więc trzeba się czasami skupić, żeby to zrozumieć. Do tego oni coś przesuwają, to też przeszkadza. Gdy jest scena w supermarkecie, gdy zaczyna się ten cały Armagedon, gdy nadciąga mgła, to tam jest jeden wielki chaos. Tam są dźwięki z wszystkich stron, ludzi krzyczących, wołających, mówiących, coś się przewraca, coś się rozwala. No i cały czas nikt nas nie prowadzi za rękę, więc my przeskakujemy ze sceny do sceny no, w taki sposób, jakbyśmy tam byli. Więc to trzeba słuchać na skupieniu nie tylko dlatego, żeby docenić wykonanie, wyjątkowe wykonanie, no czegoś takiego nie było więcej w przypadku Kinga, ale też żeby się nie pogubić w tym, bo w tym się można bardzo łatwo pogubić, więc to trzeba sobie naprawdę usiąść i w spokoju przesłuchać. Na szczęście to ma tylko godzinę 20, więc to nie jest 17 godzin audiobooka, gdzie musicie siedzieć i naprawdę chłonąć to, skupić się, tylko to jest krótkie, to jest do zrobienia. Dokładnie tak. Przy czym ja myślę, że to jest też warte podkreślenia, że jeżeli w ogóle nie czytaliście Mgły, nie widzieliście filmowej adaptacji, to ja trochę bym miał tutaj jednak wątpliwości, czy to jest dobre wejście w ten świat. No, można się chyba pogubić. Tak, ja tak mi się też wydaje. Słuchając, tak wiesz, właśnie na początku, ten pierwszy raz, te pierwsze 20 minut, słuchając sobie, wiesz, do snu, słuchając, idąc do pracy ulicą i na początku stwierdziłem, że wiesz, nie będę tego cofał, po prostu to przesłucham, ale w pewnym momencie już się zacząłem gubić. Ja się łatwo w tym odnalazłem, bo znam tę historię, nie? I to znam ją dobrze z filmu i z opowiadania, ale wydaje mi się, że można się w tym pogubić, jak się nie zna oryginału. Tak, tym bardziej, że tutaj naprawdę jest tak, że no my to wszystko mamy prowadzone w dialogach, które są w zasadzie pozbawione ekspozycji. I to powoduje, że na przykład, nie wiem, tam jest taka scena z tymi dwoma żołnierzami. To każdy, kto Mgłę kojarzy, to będzie wiedział, o którą scenę chodzi. I to był na przykład moment w tym słuchowisku, gdzie ja się totalnie pogubiłem, no bo nagle się pojawia ten wątek. To był chyba też moment, w którym ja się pogubiłem. Właśnie. Oni tam sobie szepczą, bo to jest naprawdę też na takim, gdzieś tam oni na uboczu gadają, szepcząc tylko, żeby nikt ich nie słyszał, więc to jest słabo słyszalne. Przedstawiają mniej więcej, co się tam wydarzyło i ja naprawdę musiałem to chyba ze 2 razy przesłuchać, żeby sobie to gdzieś w głowie ułożyć, dlatego tak jak, nie wiem, przy poprzednim słuchowisku rozmawialiśmy, że jeżeli ktoś chce poznać po prostu tę historię, to może spokojnie po sekretne okno sięgnąć właśnie w wersji audio. Natomiast no, Mgła, myślę, że mówię, lepiej mieć jakiś tam kontekst, nawet jeżeli gdzieś tam po prostu film widzieliście dawno temu, to już was to mniej więcej będzie naprowadzało w tych kluczowych momentach, w kluczowych scenach, niż tak na pierwszy rzut zabrać się za to słuchowisko, no bo to, mówię, wydaje mi się, że może być lekki problem, żeby się tak 100% połapać w tym, jak ta fabuła jest prowadzona i co się dzieje. Dobra, to jeżeli chodzi o realizację tego, no to za adaptację odpowiada Tomas Lopez. Wyreżyserowane jest to przez Billa Raymonda. Nagranie tych dźwięków lokacji, za to odpowiada Bob Bielecki. Natomiast co ciekawe, to jest adaptacja nie opowiadania, a adaptacja scenariusza. Na końcu w napisach pojawiają się podziękowania dla Denisa Etchisona, który właśnie zadaptował Mgłę do scenariusza filmu, który nigdy nie powstał. Ten film miał wyprodukować Dino De Laurentiis na początku lat 80. I ten niepublikowany scenariusz do filmu, który nie powstał, on został wykorzystany jako punkt wyjścia do tej adaptacji radiowej. No, nie jesteśmy w stanie porównać, dowiedzieć się, ile z tego scenariusza jest w tym, a ile ostatecznie z opowiadania, ale jest to też mega ciekawa rzecz, że to jest adaptacja filmu, który nie powstał. Tak, tak. No to jest w sumie o tyle ciekawa kwestia, że no ja się zastanawiam na przykład, na ile ta wersja Franka Darabonta by powstała i powstałaby w takim kształcie, nie? Jakbyśmy dostali w tych latach 80. na przykład wersję pierwotną tego filmu, no bo to już, wiesz, zawsze by była mowa, że to, nie wiem, remake albo cokolwiek w tym stylu i nie wiem, na ile Hollywood by było chętne, żeby coś takiego robić. Także w sumie ciekawa historia z filmem, który nigdy nie powstał, nie? Mm-hmm. Jeżeli chodzi o inne nazwiska, to w zasadzie do wymienienia jest jeden. Ja próbowałem w internecie znaleźć całą listę płac tego słuchowiska, no przejrzałem mnóstwo stron, jest to trudne do wykonania. Na końcu tego słuchowiska są napisy końcowe, które ja bym też chciał wyróżnić, bo one są bardzo fajne. One są zrobione tak jak w starych filmach czy serialach, gdzie gdy pojawiało się nazwisko, to widać było jakąś wycinkę, fragment sceny z daną postacią. Tak na przykład w Krzykach jest robione, są robione napisy końcowe, no tylko tutaj to jest w wersji audio, czyli narrator podaje nazwisko i słychać jakiś fragment, który mówiła dana osoba, co jest bardzo fajne, bardzo mi się podobało, a na wyróżnienie zasługuje główny aktor, który gra tutaj główną rolę, to jest William Sadler, co prawda podany w napisach jest jako Bill Sadler, no to jest aktor, który zagrał ostatecznie u Darabonta w Mgle. Kingowo grał też w Skazanych na Shawshank, grał w Zielonej Mili, czy choćby grał przecież Barlowa. Chyba, że to zostało podmienione, już nie pamiętam, w tym cały czas niewyświetlonym nigdzie filmie Miasteczko Salem. I to jest bardzo fajna rzecz. Ja chyba go nie poznałem, słuchając tego słuchowiska. No to jest aktor, który ma jeszcze całą masę ról w fantastycznych filmach na koncie, no ale tutaj kingowo się skupiłem. Też go nie poznałem, ale tak naprawdę jak już miałem wiedzę, że to on, to słychać ten jego charakterystyczny głos, no bo on ma dosyć charakterystyczny sposób właśnie grania też głosem. No dobra rzecz. Ogólnie, wiesz, aktorsko, pomimo tego, że mówię, tych nazwisk więcej tu nie jesteśmy w stanie wyróżnić, to uważam, że to też jest dobrze zagrane. Naprawdę. To podobały mi się te interakcje pomiędzy postaciami, pomiędzy aktorami dziecięcymi, czy aktorem dziecięcym, a dorosłymi. Jedna tak naprawdę rzecz do wylotki, co się śmiałem, na szczęście to jest tam 10 sekund w tym słuchowisku, bo mamy też nieszczęsną scenę erotyczną. Muszę to wyrzucić z siebie. Jezu Maria. Ale to jest tylko wstęp do niej. Jak ty mi napisałeś, to ja się obawiałem, że faktycznie będzie trzeba na słuchawkach słuchać, a tu jest tylko wprowadzenie. No, ale nie, jest to straszny motyw w tej Mgle. Ja po prostu nie mogę pojąć, co ten King miał w głowie. Po prostu jak on się zabiera za sceny erotyczne, to cringe i zgrzytanie zębów i na szczęście to jest, mówię, jest 20 sekund w tym słuchowisku i tyle. No i to nie wina adaptacji, że gdzieś tam to zawarli. No jednak to była kontekstowo jakoś tam ważna scena dla postaci. No i tutaj na nośnikach dodatków żadnych nie było, ale one absolutnie nie są potrzebne, bo samo danie główne jest na tyle wyjątkowe i tak pochłania odbiorcę, że to wystarczy. To zostało wielokrotnie wydane na nośnikach, bo pierwotnie na kasetach przez właśnie ZBS w 1984 roku, potem już Simon & Schuster Audio wydali to na kasecie w 1986, a potem było jeszcze wznawiane na płytach CD. To miało kilka wydań, ja wykorzystałem tą oryginalną okładkę, potem ta okładka też się zmieniała. I podsumowując, ja czytałem różne recenzje w internecie, bo na kilka trafiłem. Na przykład Lilia nie recenzował tego, ale recenzował Sekretne Okno, które bardzo chwalił i w tej recenzji tam dał psztyczek Mgle. Trafiłem na recenzję, gdzie zachwycali się tą Mgłą, gdzie twierdzili, że to jest lepsze od fantastycznego filmu Darabonta, bo na filmie trzeba pokazać coś, a jednak nasi bohaterowie byli cały czas w zamknięciu, cały czas w mgle, niczego nie widzieli, więc wersja audio jest dużo lepsza, żeby przekazać te odczucia, nie? Żeby to odczuć, co czuli nasi bohaterowie. Ja rozumiem i jedne, i drugie recenzje, bo tak jak powiedzieliśmy, to można odebrać źle. To może się nie spodobać, to można do tego źle podejść, ale nawet jak się podejdzie dobrze, można się w tym pogubić. To jest charakterystyczne dzieło. Ja z kolei jestem po tej drugiej stronie, bo dostałem coś, kurczę, co ma już 30 lat, a ja nie wiem, czemu wcześniej po to nie sięgnąłem. Coś tak charakterystycznego, coś tak nietypowego, tak ciekawego. Ale mówię, no tak jak powiedzieliśmy, gdybym nie znał tej historii, możliwe, że znalazłbym tutaj dużo więcej minusów i trochę kręciłbym nosem. No to jest, wydaje mi się, klucz i to warto jednak podkreślić, że to jest coś, co jest rewelacyjne jako słuchowisko. I po prostu naprawdę to nie jest tylko coś, co ja mogę polecić miłośnikom Kinga, ale to jest w ogóle, no tak jak, wiesz, jesteśmy podcasterami, też słuchamy innych podcastów i nasze słuchaczki i słuchacze też na pewno słuchają innych rzeczy. Jeżeli ktoś lubi właśnie podcasty, słuchowiska, te różnego rodzaju audiodramy, audiobooki, wydaje mi się, że powinien po to sięgnąć z czystej ciekawości, aby zobaczyć coś unikatowego, no bo ja nie wiem do końca jakby z jakich przyczyn, czy wiesz, czy to była technologia droga, czy ona była jakaś trudno funkcjonalna, no bo faktycznie jak na tym zdjęciu widać ten mikrofon, to trochę nie wiem jak oni to nagrywali, więc no, przyczyny mogły być różne, że to nie weszło jakoś szerzej pewnie do użycia, no ale dzięki temu naprawdę mamy coś, co jest wyjątkowe i to jest wyjątkowe po dziś dzień, no bo po prostu mówię, w tej technologii po prostu się słuchowisk nie nagrywa no bo jednak, nie wiem, mieliśmy chwilę wcześniej dyskusję o Sekretnym Oknie, no i tam też niby były dźwięki tła, też niby były jakieś tam odgłosy, ale to jest jednak zupełnie coś innego, naprawdę to trzeba usłyszeć, żeby się przekonać, jak bardzo jest to wyjątkowe i to wszystko mówiąc, tak jak podkreślamy, lepiej mieć jakiś kontekst, żeby po prostu wiedzieć, co się dzieje i tylko śledzić z przyjemnością właśnie wykonanie, chłonąć te wszystkie odgłosy, całą akcję i dać się pochłonąć jakby w ten sposób, nie musząc się już tak bardzo skupiać na fabule i na tym, co z czego dokładnie wynika. Myślę, że powód jest dużo prostszy. No, wersję audio wybierają konkretne osoby. Podcastów czy audiobooków, czy nawet słuchowisk słuchają ludzie, którzy robią to, robią co innego. Nie bez powodu słuchamy podcastów, a akurat nie oglądamy wideo, bo robimy to podczas zmywania, podczas spacerów, podczas jazdy samochodem czy pociągiem. Nie? Więc to jako ciekawostka fajna, ale jakby tak powstawało tego więcej, to pewnie już by nie było takie fajne. Szczególnie, że jakbym miał sięgać, mówię, po tytuł, którego nie znam całkowicie, to pewnie by mi się nie podobało i raczej bym narzekał, że takie coś kręcą. Natomiast, no jeszcze tylko muszę sprostować, bo znów odezwał się mój matematyk na wolnym. 40 lat minęło od premiery tego słuchowiska, nie 30. Chwilę mi zajęło przeliczenie. I to by było chyba wszystko. No tak, bardzo dzisiaj fajne nam double feature wyszło. Ta mgła też jest do znalezienia na Archive.org, ale to pewnie w poście podlinkujemy, żeby można było sobie to łatwo pobrać. Na YouTubie zresztą chyba też jest dostępne, także słuchajcie, bo naprawdę warto i zrozumiecie, dlaczego się tak zachwycamy tym wykonaniem. Tak jest, jak najbardziej polecamy. Także przygotujcie sobie jakiś wieczór i miłych wrażeń wam życzymy. Natomiast my na dzisiaj kończymy. Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. Dzięki również. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. Sleep tight, boys and girls, with the dead.